Siemaneczko widzowie, witam was po dłuższej przerwie w waszym ulubionym symulatorze walki. Dzisiaj, na sam początek, walkę stoczą, nie wiem, Juice Many, to są jakieś chłopy z soku, nie wiem, sokochłopy z wilkołakami. Tych sokochłopów jest 20 tysięcy, a wilkołaków 100 tysięcy. Także zobaczymy, jaki będzie wynik, tu przy okazji jest jakieś oblężenie. Zobaczymy, czy w ogóle wchodzą do środka. Tu jeden próbuje, ale jest za wysoki. Chyba są za duże te wilkołaki. No, wilkołaki chyba są szybsze od sokochłopów. Ale śmiesznie wyglądają. Taka filiżanka z czymś. To jest nowa jednostka stworzona na Halloween. W sumie ten wilkołak nie wiem kiedy wszedł nawet. To jest też nowa mapa. Coś z wikingami. Możemy... W sumie jeszcze nie ma jednostki wikinga. Ale myślę, że coś możemy później wykminić, jakieś obrężenie zamku. Fajnie będzie to wyglądać w zimowych warunkach. A tu na razie jak? I ci z łapy biją, chociaż one chyba szybciej trochę niż wilkołaki. I tak jakoś nie wiem, czemu ci nie biją tego. Nie mam pojęcia, jak w ogóle przebiega bitwa. No powiedzmy, że chyba wilkołaki będą miały ciężko wygrać z sokochłopami. Nie wiem, jak to przetłumaczyć w sumie. Juice Man. Nie będzie Juice Man. A ci też tutaj się kotlą. Podstawcie się jeden od drugiego filiżankami i do góry. Jaki plecy im zrobić? O, ktoś tu szedł? Tak, idą tędy. Czyli jednak mogą przejść. Aha, ale i tutaj i tak stoją. No dobrze. No kurde, tu się to na szeroką skalę zrobiło. Ale nie wiem, czemu oni tak stoją, bez sensu. Zamiast podchodzić, to takie luki robią. No tak jak ci na przykład. Nie wiem, czy się bugują na lodzie, czy co. Ale ci napierają, tutaj ładnie biją. No, nawet z pół obrotu. Cyk, jaki waleczny. Pyk, z piąchy. Zaraz będzie pół obrót. Jest. Wilkołaki padają jak muchy. Tak będzie pewnie na każdym froncie. Cyk, no właśnie. Tutaj jak to wygląda? O, tutaj podeszli. Ładnie na blisko. A to będzie długa walka. Na pewno będzie... O, tutaj też? I tutaj? No ładnie. Wszędzie się piorą. Ale na... A, jakiś tam... Umarły Juice Many. Też więcej widać jest tych wilkołaków. Wiedziałem, że oni są trochę lepsi. Juice Many. Dlatego dałem ich 5 razy mniej. No ale chyba i tak za dużo ich tutaj wrzuciłem. O, tam widzę, że nawet jakieś plecki się dzieją. Ci dalej biegną. Jak to wygląda? No kiepsko. Juice Manów zginęło tylko niecałe 2000, a tych już... No prawie 40% w sumie. Także będzie ciężko, ale jeszcze czekamy. Może coś z tego wyniknie, nie wiem, jak tu jakieś plecy się pojawią. Gdzieś ci też już podbiegają, jak śmiesznie biegają w ogóle. Ciekawe, czy to przez lód, czy po prostu tak biegają. Ten to sobie szedł przez chwilę, zamiast biec. O, ale padają. Ci się bardziej mogą ze sobą złączyć i wydaje mi się, że to jest ich, ich przewaga. I te wilkołaki tak więcej miejsca potrzebują wokół siebie. I nie wiem jak z zasięgiem, ale powinien być podobny, mi się wydaje, bo takie długie łapy mają te wilkołaki. O, kolejni podbiegają. No nie wróżę dobrze tym wilkołakom. Ale pełni nie ma. Może dlatego? Trzeba byłoby jakąś nocną mapę wziąć. Jaka wioska fajna. Nie wiem, czy wygląda na taką od wikingów, czy nie, ale... Mamy tylko 3 budynki. 4. Może jakaś strażnica, czy coś przed zamkiem? Tak jak tutaj, o. To samo, winda to jest, tak? Nie. Nie, normalnie się tu wchodzi.
Ciekawe, czemu nie ma przejścia między jednym a drugim. Jak tu... O kurde, tu was trochę jest. Czekających na to, co nieuniknione. A tu już widzę, że przechodzą. Tu straty tych juicemenów są znaczniejsze na pewno niż tam, gdzie jest ich więcej. Ale czajcie, jakie luki oni robią. Nie wiem czemu. Ci są tak ściśnięci, juicemeny. A tu jest strasznie dużo luk takich między nimi. Nie mam pojęcia czemu. Czy ten lód tak na nich wpływa? A tutaj na śniegu normalnie raczej stoją. Może nie normalnie, bo tu też mają luki. Czy tu jeszcze czekają? Ale już podchodzą, tak? Tak, tu jak to wygląda? Też niezbyt ciekawie. O, tam się oddzielili już. Wyprali ich i tu będzie koniec wilkołaków. Właśnie. Czyli tu jest ich więcej, tych juicemenów. Tam wilkołaki wygrywają. Tutaj juicemeny. Tak zwane sokochłopy. No, zostało ich porówno, więc nie ma szans. Mieli pięciokrotną przewagę, a teraz jest ich porówno. Także niestety, no, wilkołaki są gorsze niż sokochłopy. Ten tutaj jakiś samotny biegł. No już spokój. Dalej jesteś czyściutki, wypolerowany. One mają... Nie widziałem wcześniej tej minki. Wszystkie mają tą samą? Chyba tak. Kolory mają inne, ale minki te same. A jak biegnie, to też myślnicy zmienia z minką. O kurde, wybrali ich jednak, a myślałem, że tutaj wygrają wilkołaki. Ale nie, tu gdzieś był ostatni. I co teraz spoczniecie? No, tu się będą ich okrążać. Ciek, szybki luk. No nie ma tego zbyt dużo. No i co to jest? Z ogrodu dla koni. O kurde. Nie przeskakują, tylko przechodzą normalnie. Jakby tego nie było. Ten w ogóle stoi w płotku. No właśnie. Gdzie zostanie ostatni wilkołak? Myślę, że nie tutaj. A gdzieś tutaj, o. Jakiś jeden zagubiony. Jak tam to wygląda? Zostało 2000 tylko. Także nie wiem, czy ktoś wierzył w wygraną wilkołaków. Ale to definitywnie pokazuje, że niestety w tym starciu nie mają szans. Sokochłopów zginęło tylko... Ile? 6000. No nie jest źle, ale dobrze też nie. Zostaje ich ponad połowa. A tutaj już wilkołaków tylko 500. Także to jest sama końcóweczka. Który tu zostanie jako ostatni? Tu myślę, że już nie ma nikogo. No, oni tu już zmierzają. Będą się tutaj kotlić w przejściu. O, piorą się. Jest oblężenie miasta. Tylko nie wiem, który broni, który oblęża. Ale biją się. Cyk, 160. Tu jeden. O, jakiś odważny. Jak szybko dostanie? O, szybko. Bo nie są zbyt wytrzymałe. Nawet nie wiem, ile ma życia. Pokaż się tutaj, halo. 1000. Skakać się nie da. Dobra, idziemy się prać. Zobaczymy, co z tego będzie. Te sokochłopy mają też chyba 2000 życia. Ale wydaje mi się, że o wiele mocniej biją. No, po 300... O kurde. Po 300, po 200. Tak? Chodź, bierzemy jednego.
Dawaj, dawaj, dawaj. 450. Dużo. Oh no. Piochy, dawaj z powrotu. Nie, nie, nie. No i taki jest wynik tej bitwy. Ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za oglądanie tego krótkiego odcineczka i zapraszam po więcej na mój kanał. Trzymajcie się i do zobaczyska.